Dzień dobry Państwu. Witam na kolejnym spotkaniu Akademii Spółek Kapitałowych. Przed nami dwa interesujące wykłady, a dzisiejszych prelegentów przedstawi Łukasz Chyla. Dzień dobry Państwu. Nazywam się Łukasz Chyla i jestem doktorantem w Katedrze Prawa Gospodarczego Prywatnego na Uniwersytecie Jagiellońskim i mam niezwykłą przyjemność zaprosić Państwa na dziewiąte już spotkanie w ramach tegorocznej 11. Akademii Spółek Kapitałowych. I chciałbym z tego miejsca bardzo serdecznie podziękować wszystkim Państwu za obecność, a naszym szanownym prelegentom za przyjęcie naszego zaproszenia do udziału w tym niezwykle ciekawym, można powiedzieć, arcyciekawym spotkaniu. Dzisiejsze spotkanie będzie składało się z dwóch wykładów. Najpierw pan profesor Andrzej Szumański przedstawi wykład pod tytułem Projekt prawa holdingowego, perspektywa autora projektu, a następnie pan profesor Piotr Pinior przedstawi wykład pod tytułem Obowiązek lojalności i zasada Business Judgment Rule. Po każdym z wykładów odbędzie się krótka sesja Q&A, podczas której będą mogli Państwo zadać pytanie naszym szanownym gościom. Spotkanie stanowi doskonałą okazję do przyjrzenia się bliżej aktualnemu tematowi reformy kodeksu spółek handlowych. W zeszły czwartek, 13 maja, Komitet Stały Rady Ministrów przyjął i skierował do dalszych prac rządowych projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks Spółek Handlowych oraz niektórych innych ustaw. Projekt jest częścią tzw. reformy nadzoru zainicjowanej w ubiegłym roku przez Ministerstwo Aktywów Państwowych. W związku z powyższym mam ogromną przyjemność przedstawić Państwu naszych dzisiejszych gości. Pan adwokat profesor Andrzej Szumański jest profesorem zwyczajnym Uniwersytetu Jagiellońskiego, a także kierownikiem w Katedrze Prawa Gospodarczego Prywatnego na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jest jednym z trzech autorów projektu ustawy z 15 września 2000 roku Kodeks Spółek Handlowych. Uczestniczył w pracach nad przygotowaniem The OECD Principles of Corporate Governance z 1999 roku. Przygotował jako ekspert Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych projekt regulaminu Komisji do spraw ładu korporacyjnego, umożliwiającego wdrażanie zasady ładu korporacyjnego dla spółek publicznych przyjętych przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Obecnie jest przewodniczącym zespołu prawa koncernowego w ramach Komisji do spraw reformy nadzoru właścicielskiego przy Ministerstwie Aktywów Państwowych. Od roku 1995 pełni funkcję arbitra w Sądzie Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie. Jest także członkiem Rady Arbitrażowej tego sądu, jak również prezesem Sądu Giełdowego przy Giełdzie Papierów Wartościowych od roku 2007. Dzień dobry, panie profesorze. Witam serdecznie, dzień dobry. Jest z nami także pan doktor habilitowany Piotr Pinior, który jest dyrektorem Instytutu Nauk Prawnych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Jest członkiem Zespołu Badawczego Prawa Gospodarczego i Handlowego, autorem ponad 100 publikacji krajowych i zagranicznych z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego i handlowego, w szczególności z problematyki prawa spółek. Jest pan profesor także współautorem komentarza do Kodeksu Spółek Handlowych, Kodeksu Cywilnego, Ustawy o Działalności Ubezpieczeniowej i Reasekuracyjnej. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry, witam wszystkich. Tak więc zaczniemy od wykładu pana profesora Andrzeja Szumańskiego. Oddaję panu profesorowi głos. Bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję Państwu za zaproszenie i chciałem od razu wytłumaczyć się, bo to zaproszenie istniało praktycznie od stycznia tego roku i ja za każdym razem odmawiałem z tego powodu, że projekt, który będę dzisiaj referował, był już wprawdzie gotowy przed świętami Bożego Narodzenia 2020, ale przez różne zawirowania nie mógł się dostać na posiedzenie Komitetu Stałego Rady Ministrów, więc uznałem, że skoro nie ma tego pierwszego, już poważnego akcentu legislacyjnego, to losy projektu są nieznane i nie ma sensu go referować. No tu przed chwilą pan magister Łukasz Chyla powiedział, że 13 maja, czyli prawda, Matkę Boską Fatimską, stały Komitet Rady Ministrów przyjął ten projekt. Projekt w zasadzie bez zastrzeżeń, bo jeżeli mamy zastrzeżenia, to wtedy projekt idzie na komisję prawniczą. Z tego, co mniej więcej orientuje się z procesu legislacyjnego, to posiedzenie Rady Ministrów na dobrą sprawę ma w tej sprawie charakter formalny, no i później rozpoczyna się proces legislacyjny. No mniej więcej wiemy, jak wygląda arytmetyka sejmowa. Z tego, co mniej więcej słyszałem, Sejm ma mieć bardzo dużo spotkań w lipcu, więc no, nie można nawet wykluczać, że kodeks byłby uchwalony, te zmiany kodeksu były uchwalone w lipcu, między innymi z tego powodu, że właśnie reforma KSH została objęta programem Polskiego Ładu, co dla nas tutaj, autorów pracujących przy tym projekcie, jest o tyle dobrą wiadomością, bo wtedy mamy świadomość, że pójdziemy w miarę szybką ścieżką legislacyjną.
To tylko tyle tytułem właśnie wyjaśnienia. Proszę Państwa, ja będę oczywiście omawiał ten projekt w części dotyczącej prawa holdingowego, bo za niego jestem odpowiedzialny z perspektywy legislatora. Tytuł mojego wystąpienia jest może na wyrost, bo ja jestem współautorem tego projektu, oczywiście kierownikiem grupy roboczej, ale z tytułu by wynikało, jak to był wyłącznie projekt, tak absolutnie nie było, więc ja miałem szczęśliwie wpływ na formowanie mojej grupy roboczej i skoncentrowałem się wszystkim na praktykach z tego względu, że w ogóle uważam, że prawo gospodarcze, prywatne czy prawo handlowe piszemy dla biznesu, a nie dla pewnych, że tak powiem, aspiracji akademickich. Czyli prawo jest, czy legislacja jest zdecydowanie sztuką służebną. I między innymi to się wiązało też z pewnym celowym podejściem do procesu legislacyjnego, żeby nie bawić się w tak zwane kompilacje legislacyjne innych systemów prawnych, bo jak Państwo wiecie, ja tak na dobrą sprawę legislacją się zajmuję od lat 90. zeszłego stulecia i jedno, co wiem, że nic bardziej nie kompromituje ustawodawcy, jak tak zwane normy, które nie będą w praktyce obowiązywały. Mam taką traumę z racji artykułu 7 Kodeksu Spółek Handlowych, którego byłem inicjatorem i można powiedzieć redaktorem, czyli chodzi o umowy holdingowe, więc no, użyję ulubionej przeze mnie formuły, że tak jak na Podhalu prawo budowlane się nie przyjęło, no to ten przepis także się nie przyjął, ale między innymi dlatego, że dokonaliśmy implantu z prawa niemieckiego, natomiast sytuacja gospodarki niemieckiej i polskiej, no może teraz to się zrównuje, no ale wtedy była zupełnie inna, inne są zupełnie realia, czyli słowem legislator, który zajmuje się gospodarką i pisze ustawy dla biznesu, powinien dobrze wyczuć potrzeby tego biznesu, czyli jak gdyby zinwentaryzować problemy i później w świetle pewnych no, reguł, które obowiązują w systemie prawa, zabierać się za proces tworzenia ustawy. I tu zdecydowanie przeważał ten punkt praktyczny. Jak Państwo dobrze wiecie, w Polsce od dawna mamy grupy spółek, czyli bez tej naszej kodyfikacji to grupy spółek pewnie nadal by właśnie działały. Więc dlaczego my się za to bierzemy? No w ogóle inicjatywa tej regulacji wyszła od biznesu. Ja wprawdzie akademicko zajmuję się prawem holdingowym, no można powiedzieć od zawsze, odkąd zajmuję się prawem spółek i byłem, no można powiedzieć, głównym autorem projektu Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego z 2010 roku prawa holdingowego, który nam, że tak powiem, nie wyszedł, bo został zablokowany przez ówczesne Ministerstwo Skarbu Państwa, no nie licząc oczywiście samego kodeksu spółek handlowych. Natomiast no, od tego czasu dużo wody w Wiśle upłynęło i pojawiły się pewne praktyki funkcjonowania spółek, jak między innymi słynne COLE, czyli tak zwane wiążące polecenia, które w przypadku, jeżeli mamy spółkę dominującą za granicą, a spółkę zależną w Polsce, nawet nie polegały na tym, że zarząd spółki dominującej dawał wiążące polecenia spółce zależnej, tylko odbywało się to na szczeblu, powiedziałbym, niższego szczebla stafu spółki, czyli po prostu dyrektorów. Więc jeżeli my się zabraliśmy za prawo holdingowe, to głównie dlatego, użyję tego sformułowania, żeby ucywilizować praktykę, znieść pewne bariery, które uniemożliwiały funkcjonowanie, powiedziałbym, bezproblemowe prawa grup spółek, no i stąd wzięła się ten projekt, z którym mam. Nie ukrywam, że prawo holdingowe należy do najtrudniejszych materii regulacji z zakresu prawa spółek. Bo no, wiecie Państwo, po co w ogóle tworzymy prawo? No tworzymy prawo prywatne, wiemy, po to, żeby chronić określone interesy. Czyli tak na dobrą sprawę można powiedzieć, że ta inicjatywa stworzenia prawa holdingowego wyszła od spółek dominujących, ale tak na dobrą sprawę beneficjentem tego prawa są spółki zależne i całe otoczenie spółek zależnych, czyli myślę wierzyciele spółek zależnych, wspólnicy mniejszościowi spółek zależnych. I można pisać prawo grup spółek na dwa sposoby.
bo mamy tam pewną naturalną sprzeczność interesów. Z jednej strony no, pomiędzy spółką dominującą, a z drugiej strony spółką zależną i jej otoczeniem prawnym. Czyli można pisać to prawo grup spółek pod spółki dominujące bądź pod spółki zależne. Myślę, że rozsądny ustawodawca jak zawsze powinien wyważać pewne interesy, bo wtedy jest szansa, że nie stworzymy przepisów martwych. I jak Państwo wiecie, ja, to moi studenci to zresztą wiedzą, że ja w pewnych, że tak powiem, konstrukcjach prawnych odwołuję się zawsze do form muzycznych. Więc to, co myśmy zrobili, to jest nic innego, tylko nawiązanie do konstrukcji Allegra sonatowego, powszechnie stosowanego przez Haydna, Beethovena i Mozarta. Mianowicie chcemy wyważyć dwa sprzeczne ze sobą tematy. Temat pierwszy, jakim jest właśnie zapewnienie sprawnego zarządzania grupą spółek, i temat drugi, mianowicie ochrona interesów spółki zależnej, wierzycieli spółki zależnej i wspólników mniejszościowych spółki zależnej. Notabene w teorii muzyki ten temat pierwszy nazywa się tematem męskim, drugi tematem żeńskim. Są one przedstawiane w ramach tak zwanej ekspozycji pierwszej części Allegra sonatowego. Później następuje tak zwane przetworzenie, czyli te tematy walczą z sobą, aż dochodzi wreszcie do repryzy, czyli do jakiegoś takiego, powiedziałbym, uspokojenia. Więc my napisaliśmy tylko tutaj ekspozycję Allegra sonatowego, bo życie pokaże nam przetworzenie. No i miejmy nadzieję, że z czasem będziemy mogli mówić o repryzie. Ale teraz, proszę Państwa, mówiąc właśnie poważnie. Projekt idzie w kierunku pogodzenia właśnie dwóch sprzecznych tendencji, to znaczy zapewnienia sprawnego zarządzania spółką, grupą spółek przez spółkę dominującą i z drugiej strony ochrony interesów spółki zależnej, wierzycieli mniejszościowych spółki zależnej, wierzycieli spółki zależnej i wspólników mniejszościowych spółki zależnej, no bo wspólnikiem dominującej spółki zależnej jest oczywiście spółka dominująca. I teraz, proszę Państwa, gdybyśmy opowiedzieli się bardziej za jednym bądź za drugim interesem, to byśmy stworzyli przepisy martwe, bo jeżeli będę zbyt opiekuńczy w stosunku do ochrony interesów spółki zależnej, jej wierzycieli i wspólników mniejszościowych, to stworzę po pierwsze przepisy, które będą zbyt kosztowne w stosowaniu, będę mówił za chwileczkę o konkretach. I efekt będzie taki, że spółka dominująca, która ciągnie za wszystkie sznurki, w ogóle nie będzie zainteresowana, żeby te przepisy stosować w praktyce, czyli stworzymy przepisy martwe. Z kolei no, na pewno spółki dominujące chciałyby, żebyśmy na wzór mniej więcej organizacji wojskowej stworzyli takie reguły, że spółka zależna będzie wykonywała rozkazy spółki dominującej, no, ale z drugiej strony jesteśmy prawnikami prawa prywatnego, a prawo spółek jest przecież prawem prywatnym, więc wiemy, że naszą misją jest ochrona interesów jednostki. Czyli słowem trzeba to wszystko wyważyć. I jednym z takich przepisów wyważających te sprzeczne interesy jest pierwszy artykuł z prawa holdingowego, bo od strony legislacyjnej te przepisy zostały włączone do części ogólnej kodeksu spółek handlowych jako dział nowy, czwarty, grupa spółek, artykuły 21 ze znaczkiem 1 i następne. No i jak Państwo wiecie, w legislacji zawsze ten artykuł pierwszy z danej, że tak powiem, jednostki jest najważniejszy, bo on określa pewne pryncypia. Więc właśnie w tym artykule 21 z znaczkiem 1, paragraf 1 jest mowa o tym wyważaniu interesu, czyli spółka dominująca oraz spółka zależna uczestnicząca w grupie spółek kieruje się obok interesu spółki interesem grupy, o ile nie zmierza to do pokrzywdzenia wierzycieli lub wspólników mniejszościowych albo akcjonariuszy mniejszościowych spółki zależnej. Tak samo mamy tutaj definicję normatywną grupy spółek i tym elementem, który jak gdyby definiuje grupę spółek, jest wspólna strategia gospodarcza w celu realizacji wspólnego interesu i to uzasadnia sprawowanie jednolitego kierownictwa
przez spółkę dominującą nad spółkami zależnymi. Ja nie chcę wchodzić w niepotrzebne tutaj wywody, że tak powiem, merytoryczne, że tak na dobrą sprawę grupa spółek to jest kwalifikowany stosunek dominacji i zależności, czyli mamy spółkę dominującą, spółkę bądź spółki zależne i musi być to coś więcej. I tym coś więcej jest właśnie ta wspólna strategia gospodarcza. Ja może zapalę tylko światło, bo coś jest chyba się ciemno. I teraz, proszę Państwa, zanim przejdę do omawiania tej pierwszej grupy przepisów, które zapewniają sprawne zarządzanie grupą i później drugiej grupy przepisów, czyli ochrony jednostki, jeszcze powiem o pewnym zakresie działania tych przepisów. Więc pierwsza kwestia, jaka pojawiła się, to czy te przepisy obejmą spółki zagraniczne, dominujące. Będę Państwu za chwileczkę mówił, jak powstaje grupa spółek, bez wchodzenia w niepotrzebne tutaj szczegóły, że decyduje o tym uchwała zgromadzenia wspólników, walnego zgromadzenia spółki zależnej, która podejmuje właśnie uchwałę o uczestnictwie w grupie spółek. Ta uchwała podlega ujawnieniu w rejestrze. Od ujawnienia w rejestrze zaczynają działać te przepisy w grupie spółek. No i teraz problem, który pojawił się, bo muszę Państwu powiedzieć tu w ramach dygresji, projekt był bardzo mocno konsultowany, no przede wszystkim z praktykami. No mieliśmy prawie 800 stron różnych uwag. W zasadzie wszystkie poważne izby gospodarcze, poważne firmy, kancelarie prawne, audytorskie wypowiadały się w tej materii, więc zyskaliśmy tutaj no niesłychanie dużą, że tak powiem, wiedzę. I oczywiście problem, który został podnoszony, czy właśnie te nasze przepisy prawa krajowego będą obejmowały spółki zagraniczne. No my nie możemy, tworząc prawo polskie, wnikać w regulacje prawa obcego, więc to, że spółka dominująca prawa obcego może być związana przepisami, a raczej korzystać z dobrodziejstwa tych przepisów, będzie wynikało z tego, że spółka zależna, która jest spółką prawa polskiego, ujawni w rejestrze właśnie uczestnictwo spółki dominującej, posiadającej siedzibę za granicą, właśnie, że jest spółką dominującą spółki zależnej znajdującej się na terenie Polski. Teraz innych takich kwestii, powiedziałbym, dotyczących zakresu, bo projekt ulegał różnej ewolucji, bo przyjęliśmy tę zasadę, że słuchamy tutaj biznesu. Czy projekt ma objąć swoim zakresem spółki publiczne, czy nie? W pierwotnej wersji projekt obejmował spółki publiczne, no ale oczywiście natrafiliśmy w związku z tym na pewne rafy, prawda, no bo nie da się często pogodzić specyfiki spółki publicznej właśnie z zarządzaniem grupą przez spółkę dominującą. I w końcu stanęliśmy na takim rozstrzygnięciu, że wyłączamy z zakresu ustawy spółki publiczne jako spółki zależne. Dlaczego? Bo zasada jest taka, nie strzela się do celów, których nie ma. Czyli tak na dobrą sprawę, jeżeli mówimy o spółkach publicznych, to przeważnie są to spółki dominujące, a to nam niczym nie przeszkadza w regulacji prawa spółek. Natomiast tam, gdzie spółka dominująca przejmuje publiczną spółkę zależną, to pierwsze, co robi, to robi delisting. No i tu mamy właśnie kazus PKN Orlen, który jako spółka dominująca przejął Energę i właśnie pierwsze, co uczynił, to właśnie rozpoczął procedurę delistingu, która oczywiście jest tutaj w trakcie i napotyka na pewne przeszkody. Teraz to jest, że tak powiem, zawężenie stosowania prawa grup spółek. Też nie stosujemy przepisy ustawy o grupie spółek do spółki, która jest spółką w likwidacji, czy rozpoczęła proces swojego majątku albo jest spółką upadłości, czyli pewna konstrukcja przejęta z KSH. Natomiast uznaliśmy, że można rozszerzyć działanie tych przepisów na spółki powiązane, ale nie ex lege, tylko ex kontraktu. No i teraz problem, który był ostatnio kością właśnie niezgody, czy może rolę spółki dominującej pełnić fundacja, spółdzielnia, stowarzyszenie. I tu szliśmy w tym kierunku, że dobrze by było, na przykład wiemy, że jest w pracach legislacyjnych ustawa o fundacjach rodzinnych, więc może być taka sytuacja, że fundacja zarządza pewną grupą spółek i właśnie te przepisy byłyby dla niej korzystne.
No ale proces legislacji to też sztuka dyplomacji, no i w wyniku tam różnych, że tak powiem, dyskusji ten przepis wyleciał. A teraz, proszę Państwa, przechodzę do jak gdyby omawiania już pierwszej grupy przepisów, to znaczy tych, które zapewniają sprawne zarządzanie spółką dominującą i później drugiej grupy przepisów, czyli te, które chronią interes jednostki. Sam dział czwarty, czyli grupa spółek, liczy sobie 16 artykułów, czyli 21 znaczkiem 1, 21 znaczkiem 16. Niezależnie od tego przepisu ze znaczkiem pierwszym, czyli tego jak gdyby artykułu pierwszego, gdzie mamy do czynienia z pewnymi pryncypiami i tam też mowa jest o tworzeniu grupy spółek, to tak na dobrą sprawę to sprawne zarządzanie grupą zaczyna się od 21 ze znaczkiem 2 i tym głównym mechanizmem zapewniającym sprawne zarządzanie przez spółkę dominującą grupą spółek są tak zwane wiążące polecenia. No jak Państwo dobrze wiecie, te wiążące polecenia mają miejsce w praktyce. Czyli to, co my robimy, to nie tworzymy niczego nowego, tylko w jakimś stopniu cywilizujemy ramy tego, co właśnie jest, ale w związku z tym gwarantujemy pewne wyłączenie odpowiedzialności, na przykład zarządców, albo przejęcie odpowiedzialności przez spółkę dominującą. I teraz mamy pewną taką triadkę rozwiązań. Mianowicie 21 znaczkiem 2 reguluje samo wydanie wiążącego polecenia. 21 znaczkiem 3 wykonanie wiążącego polecenia, czyli spółka zależna jest zainteresowana wykonaniem wiążącego polecenia. I 21 znaczkiem 4, gdzie spółka zależna odmawia wykonania wiążącego polecenia. Ja oczywiście nie będę mówił o takich ogólnych kwestiach, że uczestnictwo spółki zależnej w grupie spółek jest co do zasady dla niej korzystne, bo nawet jeżeli traci w skali krótkoterminowej na wykonywaniu wiążących poleceń, to jednak w skali długoterminowej na tym zyskuje, prawda? Bo kwestia czy portfela zleceń, czy poręczania kredytu, to już nie mówiąc, że mamy tutaj do czynienia z ekonomicznym efektem synergii, że możemy dokonywać wspólnych zakupów, wspólnych sprzedaży. No tutaj jako członek kilku rad nadzorczych spółek publicznych wiem, jakie można tutaj oszczędności uzyskać przez to właśnie, że tworzymy grupę spółek. Teraz jeśli chodzi o wiążące polecenie, o jego wydanie, no więc tutaj przepis po pierwsze zezwala na to. Dlaczego ten przepis jest potrzebny? No potrzebny dlatego, że gdyby spółka zależna była spółką akcyjną, no to bylibyśmy zablokowani przez artykuł 375 ze znaczkiem 1, który zakazuje wydawania wiążących poleceń. W spółce SO nie ma wprawdzie odpowiednika artykułu 375 ze znaczkiem 1, ale doktryna się podzieliła, bo jedni mówią to, że nie ma tego odpowiednika, to właśnie dlatego, że spółka z OO, a ściśle walne zgromadzenie wspólników spółki z OO może wydawać wiążące polecenie, bo to jest przecież spółka spółka kapitałowa o elementach osobowych i to jest ten element osobowy, a inni mówią nie, no to jest w ogóle sprzeczne z istotą spółki kapitałowej, zasada rozdziału kapitału od zarządzania. Więc co najmniej mamy wątpliwości prawa. W tej materii, my mówimy, wątpliwości nie będzie, bo spółka dominująca, która jak wiemy pełni często i w zasadzie zawsze rolę zgromadzenia wspólników, walnego zgromadzenia spółki zależnej, no może takie wiążące polecenie wydać. Nie wchodząc w niepotrzebne szczegóły, przepisy regulują, jaka jest minimalna treść wiążącego polecenia, jaka jest forma. I teraz proszę, wiążące polecenie trafia do spółki zależnej, która może je przyjąć bądź odrzucić. Jeżeli przyjmuje, to musi zarząd spółki zależnej podjąć uchwałę i teraz uchwała jest podjęta wtedy, jeżeli nie wystąpiły pewne przesłanki negatywne, o których za chwileczkę będę mówił, czyli takie przesłanki, które pozwalają spółce zależnej odmówić wykonania wiążącego polecenia. I oczywiście w tej uchwale przyjmującej wiążące polecenie wskazuje się na elementy treści wiążącego polecenia, no bo to są między innymi kwestie związane z odpowiedzialnością odszkodowawczą spółki dominującej względem spółki zależnej za szkodę wyrządzoną wykonaniem wiążącego polecenia. I teraz gdybyśmy przyjęli
trzecią teraz wersję, to znaczy spółka zależna odmawia wykonania wiążącego polecenia, to tutaj nastąpiło jak gdyby podzielenie spółek zależnych na spółki jednoosobowe i spółki pozostałe. No, spółki jednoosobowe to taki komfort dla spółki dominującej, że nie ma tam wspólników mniejszościowych, czyli ten istotny problem prawa grup spółek w tym przypadku w ogóle nie istnieje. Tu drobna dygresja na marginesie prac naszych legislacyjnych. Pojawiła się nawet taka potrzeba trójpodziału, żeby stworzyć trzecią kategorię, to znaczy takiej spółki, mówiliśmy żargonem, która ma konstytucyjną większość w spółce zależnej, czyli może samodzielnie zmienić statut bądź umowę spółki. No ale w efekcie różnych dyskusji i krytyki myśmy od tego odstąpili. I zasada jest taka. Czyli jeżeli ja mam spółki jednoosobowe, to spółka jednoosobowa może odmówić wykonania wiążącego polecenia. Tylko wtedy, jeżeli wykonanie tego wiążącego polecenia doprowadziłoby do niewypłacalności tej spółki albo do zagrażenia niewypłacalności. Natomiast jeżeli mamy do czynienia z inną spółką zależną niż jednoosobowa, czyli tam, gdzie są wspólnicy mniejszościowi, to możliwość odmowy jest znacznie szersza i tu pojawia się pewien zwrot niedookreślony, czyli uzasadniona obawa, że jest ono sprzeczne z interesem spółki i wyrządzi jej szkodę i jest uzasadnione przypuszczenie, że szkoda nie zostanie naprawiona w ciągu dwóch najbliższych lat, ale jak już mówimy o szkodzie spółki zależnej, no to spółka zależna musi wziąć pod uwagę także no, pewne elementy pozytywne uczestnictwa w grupie, czyli uwzględnić te korzyści, które zostały wcześniej uzyskane od spółki dominującej. W drodze wolności umów można trochę zmienić te zasady, ale jak już właśnie będę mówił o ochronie wspólników mniejszościowych, to właśnie wspomnę, co stanie się, jeżeli odejdziemy od tych zasad ustawowych w umowie w statucie spółki. Więc to jest, proszę Państwa, cała jak gdyby filozofia wiążących poleceń. Teraz, proszę Państwa, jakie są korzyści tego wiążącego polecenia, poza tym, że oczywiście cywilizujemy całą procedurę, dajemy w ogóle mechanizm spółce dominującej do zarządzania grupą, bo przecież na tym polega istota grupy, ale równocześnie, no właśnie, spółka zależna otrzyma prawo do odszkodowania, o czym będziemy mówili w tej drugiej grupie spółek, ale w tym miejscu pojawia się kwestia odpowiedzialności członków zarządu, którzy podjęli uchwałę o wykonaniu wiążącego polecenia, więc jest przepis, który wyłącza ich odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną wykonaniem na zasadach określonych w takich, przepisach wiążącego polecenia, więc oni nie ponoszą odpowiedzialności z kodeksu spółek handlowych w trybie 290, czy spółka z o.o. 483, czy tam 300 ze znacznikiem 125 w prostej spółce akcyjnej. I teraz, proszę Państwa, jesteśmy ciągle w pierwszej grupie. Jeżeli ja mam jako spółka dominująca efektywnie zarządzać spółką, no to muszę mieć dalsze mechanizmy poza wiążącym poleceniem. Teraz już będę oczywiście skracał wywód, bo nie mamy na to czasu. Mianowicie prawo do informacji. No jak Państwo wiecie, niby w spółce z o.o. prawo do informacji istnieje z artykułu 212 KSH, prawo wspólnika do informacji o spółce, a dobrze wiemy, że w spółce akcyjnej ono jest bardzo ograniczone. Praktycznie to, o czym mówi artykuł 428, 429, to jest prawo do zadawania pytań na walnym zgromadzeniu i uzyskiwania odpowiedzi na tym zgromadzeniu bądź poza zgromadzeniem. No tutaj mamy nieograniczone prawo do informacji, no bo jak można zarządzać spółką, nie mając dostępu do informacji? My dobrze wiemy, że w praktyce te informacje są udostępniane, no ale można powiedzieć, jeżeli nawet nie kontralegem, to na pewno preterlegem, więc to stwarza pewną sytuację, no powiedziałbym, niekomfortową dla zarządców spółki zależnej. Wiecie Państwo, jeżeli w spółce nie ma konfliktów interesów, to można wszystko robić. Natomiast jeżeli pojawiają się konflikty interesów, stajemy się purystami prawnymi i wtedy nasi zdolni prawnicy wyciągną wszystkie możliwe tutaj potknięcia, więc no nie można zarządców spółki zależnej narażać na ich odpowiedzialność. Teraz pojawia się kolejny instrument sprawnego zarządzania.
mamy radę nadzorczą spółki dominującej. No, dobrze Państwo wiecie, że już stały się pewne fakty, mówię też to z osobistego doświadczenia, że jako rada nadzorcza spółki dominującej nie tylko opiniujemy sprawozdanie finansowe naszej spółki, ale całej grupy. No to już się stało, prawda? Więc teraz, jeżeli my jako rada nadzorcza spółki dominującej chcemy realnie wykonywać nasze funkcje nadzorcze, a nie tylko w sposób pozorowany, to musimy mieć instrument. Czyli tym instrumentem, i tu skaczemy jak gdyby po spółkach, czyli jako spółka, rada nadzorcza spółki dominującej, mogę spełniać nadzór nad cudzymi spółkami, to znaczy spółkami zależnymi, ale tylko w wąskim zakresie, w zakresie interesu grupy, czyli nie wyręczamy absolutnie rad nadzorczych spółek właśnie zależnych. I oczywiście mamy prawo oglądu do informacji. Teraz też to w zasadzie tyle, jeśli chodzi o mechanizmy sprawnego zarządzania. A teraz przejdźmy do ochrony interesów poszczególnych grup, czyli tu należy wyróżnić spółkę zależną, wspólników mniejszościowych spółki zależnej i wierzycieli spółki zależnej. No, na pewne przepisy też nie mamy wpływu. Jak Państwo wiecie, to wynika w przypadku spółek publicznych z ustawy o ofercie publicznej, wynika z zasad dobrych praktyk, mianowicie chodzi o tak zwane transakcje istotne, powiązanie umowne między spółką dominującą a spółką zależną. No ale my przecież nie piszemy tych przepisów tylko dla spółki dominującej, które są spółką publiczną. Czyli tutaj istnieje przepis, który mówi, że zarząd spółki zależnej sporządza sprawozdanie o powiązaniach umownych tej spółki z spółką dominującą. I tam między innymi wykazuje się te wszystkie wiążące polecenia. Czyli można powiedzieć, wspólnicy tych spółek mają wgląd w te transakcje, które jak wiemy, jak można wyprowadzać pieniądze ze spółki, żeby nie naruszyć zasad ochrony kapitału. No przez umowy, prawda, zawierane pomiędzy spółką dominującą a spółką zależną. No nie bez powodu jest teraz obowiązek ujawniania tych informacji w spółkach publicznych o istotnych transakcjach powiązanych. Teraz jestem drobnym wspólnikiem spółki zależnej. Gdyby była sytuacja tak zwanego drenowania spółki zależnej, ja zaraz na ten temat się później wypowiem, że tutaj mamy do czynienia z bardzo dużą demagogią, no to mogę wtedy wnosić o wyznaczenie firmy audytorskiej, która zbada rachunkowość i działalność grupy spółek. Oczywiście trzeba chronić też interes samej spółki dominującej, która może na przykład dążyć do tego, żeby ograniczyć ten zakres badania. Wszystko jest pod kontrolą sądu. I teraz, proszę Państwa, przechodzimy już do tych takich typowych mechanizmów ochronnych. Mianowicie to, że ja staję się członkiem grupy i będę korzystał z tych przepisów, czyli będą wiążące polecenia, będą dostępy do informacji i tak dalej, to może pewnym osobom się podobać bądź nie podobać. I teraz w sytuacji, kiedy wprowadzamy pewien nowy reżim prawny, który nie będzie się podobał wspólnikom mniejszościowym spółki zależnej, należy im dać prawo do sell-outu. Oni te prawo do sell-outu mają i w spółkach publicznych, i w spółkach prywatnych, ale to prawo do sell-outu, czyli jak to ładnie mówimy, do głosowania nogami, czyli żądania wykupu moich akcji wspólnika mniejszościowego czy udziałów w spółce zależnej, oczywiście na warunkach rynkowych. Więc my ten pułap znacznie podwyższamy z 95% do 10%, czyli tak na dobrą sprawę, jeżeli jest mniej niż 10% niezadowolonych, to mogą żądać wtedy sell-out. I teraz chciałem Państwu zwrócić uwagę, przepis, który pojawił się no, niemalże w końcówce, bo to jest oczywiście projekt rządowy, a jak jest to projekt rządowy, no to podlega tak zwanym uzgodnieniom międzyresortowym. No między innymi ustawa z zakresu prawa gospodarczego prywatnego obok no, Ministerstwa Sprawiedliwości bardzo ważnym graczem jest Prokuratoria Generalna czy Rządowe Centrum Legislacji. I tu właśnie między innymi Prokuratoria Generalna, która, jak ja to mówiłem, należała bardziej do grupy gołębi niż jastrzębi, czyli idących w kierunku tych przepisów ochronnych,
zaproponowała przepis, no, który w ramach, powiedziałbym, legislacyjnego dealu został kupiony. Mianowicie to jest przepis przejściowy artykułu 10 tej ustawy nowelizującej, że w momencie, kiedy nastąpi ta formalizacja grupy spółek, czyli zostanie podjęta ta uchwała o uczestnictwie grupy i zgłoszone to zostanie do rejestru i zamieszczona wzmianka, to wtedy w określonym czasie, niezależnie jaka będzie ilość akcjonariuszy mniejszościowych, może być ich nawet więcej niż 10%, akcjonariusze ci mogą żądać wykupienia ich akcji na warunkach rynkowych. I proszę Państwa, tutaj dochodzimy do jednego z najtrudniejszych problemów, ma się wyważania interesów. No jeżeli ja będę za bardzo ochronny w stosunku do tych wspólników, którym się to uczestnictwo w grupie spółek nie podoba, no to ktoś musi za te wykupywane akcje i udziały zapłacić. No kto będzie płacił? No spółka dominująca. Więc jeżeli okaże się, że to będą zbyt duże koszty, no to wtedy spółka dominująca powie, to mnie takie przepisy nie interesują. Ja i tak mogę dawać wiążące polecenia, które właśnie dają, ale ten przepis godzi moje tutaj interesy. Więc widzicie Państwo, ten przepis artykułu 10 stał się takim elementem dealu legislacyjnego. No może on faktycznie jest uzasadniony, ale no nie wiem, jak to zadziała w praktyce. Ale to jest tylko raz na początku, więc można powiedzieć, jest to uzasadnione aksjologicznie. Teraz, jak Państwo pamiętacie, ja powiedziałem, że możemy zmienić zasady odmowy wykonania wiążącego polecenia, czyli ustawodawca gwarantuje pewien standard. Według nowego przepisu, bo to też jest przedmiotem właśnie dyskusji, możemy stworzyć bardziej rygorystyczne wymogi, bądź bardziej liberalne, bo przepis został tak właśnie po różnych tam rozmowach ujęty. No więc gdyby była taka sytuacja, że odchodzimy od standardu ustawowego i musimy w związku z tym zmienić umowę, statut spółki i pewnym osobom to się nie podoba, ale z tej grupy nie więcej niż 10% kapitału zakładowego, to wtedy mają prawo do żądania odkupienia i ich odkupienie jest warunkiem skuteczności zmiany umowy statut spółki, czyli konstrukcja z artykułu 416 przy istotnej zmianie przedmiotu działalności spółki. Teraz proszę Państwa dalej, bo czas biegnie. Takie same prawo zostało tylko odwrotne dane spółce dominującej. No tu jak mniej więcej rozmawiam z niektórymi szefami spółek dominującej, jest to prawo bardzo oczekiwane, mianowicie squeeze out dla spółki dominującej w stosunku do wspólników mniejszościowych spółki zależnej. I też jest bardziej liberalna forma, niż to wynika z przepisów KSH, że nie 95%, tylko już 90% kapitału mnie do tego uprawnia. Ale z drugiej strony możemy iść dalej. W ramach umowy statutu spółki możemy stworzyć prawo do squeeze outu w sytuacji takiej, kiedy ja mam mniej niż 90% kapitału zakładowego, lecz nie mniej niż 90% kapitału. Więc oczywiście to wymaga zmiany umowy statutu spółki i znowu, jeżeli będą niezadowoleni, musimy ich wykupić. Czyli ta konstrukcja z artykułu 416. Więc to są sell-outy, squeeze-outy. I teraz przechodzę do triadki przepisów o odpowiedzialności. Mianowicie mamy odpowiedzialność spółki dominującej względem spółki zależnej, dwa względem wspólników mniejszościowych spółki zależnej i względem wierzycieli spółki zależnej. No to wchodzimy w materię bardzo właśnie trudną, to jest chodzenie po polu minowym, no ale no, trzeba te interesy chronić. Więc najłatwiej uregulować kwestię odpowiedzialności spółki dominującej względem spółki zależnej, czyli tu mamy taką sytuację, znowu jest to rozróżnienie na spółkę zależną jednoosobową i inną niż jednoosobową. Więc jeżeli mam odpowiadać jako spółka dominująca za szkodę wyrządzoną spółce zależnej jednoosobowej, to tylko wtedy, gdybym ją doprowadził do niewypłacalności. A w przypadku innej spółki niż jednoosobowa, wtedy, gdy no właśnie naruszam te zasady, które my nazywamy, że to jest to wyważanie interesów w świetle kazusu Rosenblum. Gdyby okazało się, że spółka zależna nie skorzysta z tego uprawnienia, oczywiście działa znany nam z kodeksu spółek handlowych mechanizm akcjo prosocji.
Natomiast to, co stanowi rozwiązanie nowatorskie, przechodzę teraz do drugiego punktu, to znaczy odpowiedzialności spółki dominującej względem wspólników mniejszościowych spółki zależnej, czyli prawda, tak zwanych wolnych wspólników. Znaczy już ta odpowiedzialność istnieje, bo przecież oni mają prawo do sell-outu, mają prawo do wglądu w sprawozdania finansowe, mogą żądać wyznaczenia biegłego przez sąd, o tym właśnie mówił. Natomiast tu stosujemy, no można powiedzieć, to jest ryzykowne podejście legislacyjne, ale uważam, że warte podjęcia ryzyka. Mianowicie regulacja odpowiedzialności za szkodę pośrednią, czyli za zmniejszenie wartości akcji, udziałów spółki zależnej, należących do wspólników mniejszościowych, których wartość się zmniejszyła wskutek wykonania wiążącego polecenia. Tam jest szereg przepisów szczegółowych, które mówią o pewnych domniemaniach. Na razie mówię o samej konstrukcji. No i oczywiście wiadomo, że ta konstrukcja nie będzie działała na wieki, tylko jest powiedziane, że na przykład wygaśnie w momencie, kiedy zostanie szkoda spółce zależnej zrekompensowana przez spółkę dominującą. Czyli jak gdyby wtedy akcje mogą wrócić do normalności. I też mamy w miarę krótki okres przedawnień. Natomiast proszę Państwa, najtrudniejszy problem, z którym sobie różni ustawodawcy nie radzą, jest problem tak zwanej odpowiedzialności przebijającej, czyli odpowiedzialności spółki dominującej względem wierzycieli spółki zależnej. No to jest ten problem właśnie nierozwiązalny, bo jest zasada, która mówi, że za swoją decyzję powinno ponosić się odpowiedzialność. Czyli spółka dominująca, która wydaje wiążące polecenie, powinna odpowiadać względem wierzycieli spółki zależnej. No ale to z kolei przeczy konstrukcji spółki kapitałowej, której istotą jest brak odpowiedzialności osobistej wspólnika za zobowiązania spółki. No i jak ten problem rozwiązać? Wielu ustawodawców mówi, tego nie da się rozwiązać legislacyjnie. To niech zrobi judykatura, niech zrobi orzecznictwo. I mamy cały szereg teorii na ten temat, pisze się z tego doktoraty, habilitacje, nie będę chodził w kwestie akademickie. Nasz ustawodawca, myślę tutaj o Ministerstwie Rozwoju, podjęło taką próbę legislacyjną uregulowania odpowiedzialności przebijającej w ustawie zbiorczej, która była ustawą materialno-prawną i procesową. No i tam de facto doprowadziła do naruszenia istoty spółki kapitałowej, bo w zasadzie przyjęła odpowiedzialność przebijającą w tych różnych szeroko rozumianych przypadkach objętych domniemaniami. Nie wchodzę w szczegóły. No, na szczęście ta regulacja w ogóle nawet nie wyszła poza takie stadium właśnie wstępne w ramach tegoż właśnie ministerstwa. Natomiast tu, proszę Państwa, no, należało ten problem uregulować mimo wszystko. I teraz musicie Państwo wiedzieć, jeżeli ja reguluję pewien problem, muszę znać doskonale jak gdyby realia swojego systemu prawnego. No i jeżeli ja tworzę pewne mechanizmy ochrony prawnej przez sąd, no to muszę odpowiedzieć sobie na pytanie, czy ja mam sądy dobrze działające, czy sądy dysfunkcjonalne. No jeżeli będą to sądy dysfunkcjonalne, to tworzę przepisy, które nie będą działały w praktyce. I myśmy oczywiście nie uregulowali odpowiedzialności przebijającej, bo gdybyśmy to uregulowali, to nie byłoby, znaczy przepisy może by zostały uchwalone, tylko to byłyby normy puste, normy niedziałające w praktyce jak artykuł 7. Więc zastosowaliśmy tutaj pomysł taki, żeby przenieść znaną prawu polskiemu od czasów międzywojennych, czyli od kodeksu handlowego, konstrukcję z 299 obecnego kodeksu spółek handlowych, czyli odpowiedzialności zarządcą za niezgłoszenie upadłości w odpowiednim czasie. Czyli my w roli tego zarządcę podstawiamy spółkę dominującą. No bo spółka dominująca no de facto jest takim zarządcą grupy spółek, więc ta analogia jest jak najbardziej uzasadniona. Więc w tych sytuacjach, które jak wiemy mają miejsce w prawie polskim, mają te przepisy artykułu 299, a przedtem 298, bardzo bogatą doktrynę, bardzo bogate orzecznictwo, więc to jest instytucja, która jest znana, więc ona jest jakąś, użyję sformułowania, no może nie protezą, ale jakimś elementem ochrony interesów wierzycieli. Natomiast oczywiście stara zasada systemu angloamerykańskiego, o własne interesy należy dbać.
I tu nie należy poprzestawać na tylko tych konstrukcjach, które nam zapewnia ustawodawca, tylko dążyć do ochrony kontraktowej. No ja mniej więcej znam i tą praktykę kontraktową, którą znam jako, że tak powiem, prawnik transakcyjny, czy później rozstrzygający spory jako arbiter, no wszędzie będą jednak tak zwane letter of comfort i zawsze przy poważnych transakcjach będzie tak, że będzie umowa o poręczenie spółki dominującej w stosunku do spółki zależnej. Więc tu też jak gdyby nie ma co strzelać do celu, których właśnie nie ma, bo wiemy, że te letter of comfort właśnie istnieje. Proszę Państwa, więc w zasadzie jest to wszystko, co Państwu chciałem właśnie powiedzieć. No zobaczymy, jaki będzie dalszy ten proces legislacyjny. Sam projekt powstawał w bardzo potężnych bólach z tego względu, że ja dobrałem sobie współpracowników z różnych, że tak powiem, grup spółek i spółek z udziałem Skarbu Państwa i spółek zagranicznych i spółek właśnie prywatnych, no i oczywiście osoby, które tym zajmują się merytorycznie i no, możliwe były dyskusje, doszliśmy do pewnego kompromisu, skonfrontowaliśmy to z innymi ministerstwami, ale przede wszystkim z ludźmi biznesu. No i to jest jak gdyby drugi projekt, który znacznie się różni od pierwszego, no więc miejmy nadzieję, że to jakoś przejdzie przez proces legislacyjny, ale oczywiście projekt ten będzie weryfikował życie. Ja tylko bym marzył, żeby jeżeli te przepisy wejdą w życie, żeby nie podzieliły losu artykułu 7 KS. Dziękuję bardzo za uwagę, to tyle. Dziękujemy panu bardzo, panie profesorze, za ten wyjątkowo interesujący wykład. Najlepiej zresztą świadczy o wadze problemu i o ciekawości tego tematu frekwencja, bo jest z nami mnóstwo uczestników. I teraz może przejdziemy do tej krótkiej sesji Q&A. Prosimy państwa o zgłaszanie się celem zadawania pytań naszemu prelegentowi. Widzę, że jest pan Krzysztof Grabowski. Bardzo serdecznie witam. Witam panie profesorze. Czasy dawne, jak myśmy funkcjonowali w władzie korporacyjnym. Tak jest. Panie profesorze, jak pan pewnie wie, mam sporo zastrzeżeń do tego projektu. Natomiast mam pytanie bardzo zasadnicze do tego, co pan na samym początku poruszył. Otóż, gdy spółką dominującą jest spółka zagraniczna. Jak pan sam profesor zwrócił uwagę na to, spółka zagraniczna będzie korzystać z możliwości, które jej ta ustawa daje, natomiast od niej nie można niczego wyegzekwować, no bo prawo polskie jej nie obowiązuje. No i teraz pytanie, czy to nie pogorszy sytuacji polskich startupów, które obecnie, no z tego względu, że jakoś w Polsce trudno im ten kapitał zdobyć, bardzo często korzystają z kapitału zagranicznego. I teraz tak, jeżeli zgłasza się inwestor zagraniczny, czyli spółka zagraniczna, która w efekcie zaangażowania stanie się spółką dominującą, no to jest prowadzony proces due diligence, który jest jakoś tam ograniczony. Można ograniczyć, nie ujawnia się absolutnie wszystkiego tej spółce dominującej, tylko to, co nie zagraża naszym pomysłom, na przykład, że spółka po prostu sobie nie wykorzysta. Tylko teraz jak zgłosi nam się teraz już, gdy wejdzie to prawo w życie, zgłosi nam się inwestor zagraniczny, który powie, że w due diligence w sumie nawet nie będzie się specjalnie dużo domagać, bo żeby ten został przyjęty. I teraz staje się spółką dominującą. W tym momencie uzyskuje nieograniczony dostęp do informacji. Należy mu podać wszystko, wszystkie dokumenty, czyli wszystkie tajemnice przedsiębiorstwa i tak dalej. I pytanie, czy on teraz nie wykorzysta tego, uzyska te wszystkie informacje i się wycofa ze spółki. Czyli i spółka, polski startup nie będzie miał, straci możliwość ochrony przed takim nieuczciwym wykorzystaniem tej sytuacji. I co więcej, to działa tylko w jedną stronę, ponieważ jeżeli spółką dominującą byłaby spółka polska i chciałaby zainwestować w swój startup zagraniczny, no to nie uzyska tych informacji, czyli my dyskryminujemy polskie spółki w stosunku do spółek zagranicznych. No, może to jest za daleko idący wniosek, poza tym oparty na bardzo takim, powiedział, abstrakcyjnym kazusie. W ogóle zacznę od tego, że wiele poważnych właśnie firm jest zainteresowanych na rynku polskim, czysto polskim kapitale, wykupywaniem startupów. Tworzy się to właśnie CSR, prawda, czyli Corporate Venture Capital, czyli tworzymy w naszej spółce duże, tak powiem,
kapitały po to, żeby inwestować w projekty z naszej branży i tak na dobrą sprawę wykupujemy z rynku wszystkie projekty, które są dla nas istotne, robiąc to głównie po to, żeby tego nie zrobiła właśnie konkurencja. Więc no, oczywiście no, zawsze, pan tutaj podał akurat przykład, no, który w sumie jest marginalny dla praktyki, więc ja mogę znaleźć 150 różnych przykładów takich szczegółowych, gdzie faktycznie może być sytuacja trudna do rozwiązania. No tutaj by należało oczywiście zabezpieczyć się kontraktowo, no, ale no, nie ma przepisów prawnych, które, że tak powiem, będą inaczej. Przepisy prawne pisze się pod kwestie normalne, a nie pod kwestie wyjątkowe, prawda? Więc jak gdyby inwestowanie grup spółek, tym co pan właśnie mówi, będzie raczej wyjątkiem. A jeżeli już grupa spółek będzie chciała finansować, to zrobi przez CSR i to już się robi, i to już się robi. Więc tak bym na pana pytanie odpowiedział. Jeżeli bardzo mogę, proszę. W kolejności wyświetl pojawienie się okienek. Dzień dobry, Marcin Homiuk. Panie profesorze, ja mam oczywiście bardzo dużo pytań. Wybrałem dwa z nich ze względu na ograniczony czas. Pierwsze dotyczy instytucji wiążącego polecenia i obawy, którą pan wyraził, aby przepisy nie stały się martwymi przepisami. Jak tutaj zachęcić, zmusić spółkę dominującą, żeby korzystała z wiążących poleceń, a zaniechała poleceń nieformalnych, z których korzysta dotychczas, no bo wydając wiążące polecenie wchodzi w cały reżim odpowiedzialności potencjalnej wobec spółki, wspólników mniejszościowych, wierzycieli. Co więcej, to wiążące polecenie zostanie ujawnione w sprawozdaniu zarządu, a w nim dalsze informacje zawierane w takim wiążącym poleceniu, chociażby dotyczące tego interesu grupy, który ma uzasadniać wydanie wiążącego polecenia. To jest pierwsze pytanie. I drugie pytanie od razu zadam. Charakter prawny oświadczenia spółki dominującej zawarty w wiążącym poleceniu, a odnoszący się do sposobu i czasu naprawienia szkody spółce zależnej poniesionej wskutek wykonania wiążącego polecenia. Przepis czy projekt przepisu jest zredagowany dość stanowczo i w wiążącym poleceniu trzeba wskazać, no, w sposób, wydaje mi się, dość stanowczy, sposób i czas naprawienia szkody. Czy spółka dominująca w ten sposób zaciąga zobowiązanie i będzie ponosiła odpowiedzialność, jeżeli niezależnie od szkody, jeżeli nie wykona tego zobowiązania? Dziękuję bardzo. Tak, więc jeśli chodzi o pierwszą kwestię, no ja myślę, że działanie tych przepisów jest zarówno w interesie spółki dominującej, jak i spółki zależnej, no bo nie można pewnych przepisów stosować, a innych nie stosować. Czyli spółka dominująca wtedy miałaby ograniczenia dostępu do informacji, zarządcy spółki dominującej też nie mogliby się powoływać na interes spółki, ale to, co ja powiedziałem, przede wszystkim te przepisy leżą w interesie ochronnym dla spółek zależnych. Natomiast to, co mniej więcej no, zdążyłem się zorientować, prowadząc konsultacje z wieloma poważnymi spółkami, grupami spółek, no, spółkami dominującymi, powiedział z branży, spółek z udziałem Skarbu Państwa, spółek zagranicznych, spółek prywatnych, no to raczej jest zainteresowanie tym, żeby właśnie stosować wiążące polecenia, czyli żeby nie było tych regulacji takich, powiedziałbym, obok, czyli robimy biznes uczciwie, a nie w sposób, nie wiem, amatorski. Natomiast jeśli chodzi o drugą kwestię, to proszę zobaczyć, popatrzmy do 21 ze znaczkiem 12. Jeżeli wykonanie wiążącego polecenia doprowadziło do niewypłacalności spółki jednoosobowej zależnej i tak dalej, spółka dominująca odpowiada za wyrządzoną jej szkodę, chyba że nie ponosi winy, prawda? No więc mówię, że ta szkoda musi być, prawda? Później wiemy, że jak określamy szkodę, to musimy uwzględnić też właśnie korzyści, więc nie ma szkody, to jest w ogóle odpowiedzialność odszkodowawcza, nie ma tutaj innej odpowiedzialności. Czy to należy traktować jako zobowiązanie? No w pewnym sensie tak, prawda? No bo gdyby z tym nie wiązało się zobowiązanie spółki dominującej, no to takie wiążące polecenie, sama jego istota byłaby ułomna, prawda? Bo dawałoby tylko mechanizm
zarządzania spółce dominującej, ale bez przejęcia odpowiedzialności, czyli absolutnie to jest właśnie zobowiązanie. Natomiast kwestia szczegółu, nie będzie szkody, nie będzie odpowiedzialności, jest kwestia winy, która jest tutaj bardzo istotna. Tak na marginesie, powiem, to na pewno pan mecenas pamięta, że myśmy w pierwotnym projekcie przewidywali o tym, o czym będzie mówił dzisiaj pan profesor Pinior w odniesieniu do zarządców spółki dominującej Business Judgment Rule, no i z tego myśmy się wycofali, bo to chyba byłoby jednak za daleko idące, prawda, ograniczenie odpowiedzialności. Czyli oczywiście no jest to zaciągnięcie zobowiązań. Jeszcze tutaj widzę, że z pytaniem zgłasza się pan profesor Krzysztof Oplustil. Bardzo proszę. Dziękuję. Szanowny panie profesorze, szanowni państwo, no ja też nie będę ukrywać, że należę do krytyków tego projektu. Wiem o tym. To pytanie, o jakim projekcie mówimy, bo mówimy chyba o tym projekcie z grudnia plus jakieś zmiany. No szkoda, że on się nigdzie nie ukazał i nie stał się przedmiotem ten projekt, który został przyjęty przez Komitet Stały, no takiej poszerzonej dyskusji również wśród przedstawicieli Akademii. Ale no dużo chciałbym dużo powiedzieć, ale oczywiście nie chcę tutaj koreferatu wygłaszać. Ad hoc do tego, co pan powiedział, panie profesorze, a propos tej odpowiedzialności, pan powiedział odpowiedzialność odszkodowawcza, no ale tam jest ustęp 2 istotny, czy paragraf 2, że domniemanie, że szkoda równa się zobowiązaniu niezaspokojonemu. Przecież tam jest, więc to nie jest tak prosto, że on ma udowadniać szkodę. To jest niezaspokojone zobowiązanie wierzyciela spółki zależnej i spółka matka odpowiada, więc no, to jest niby odpowiedzialność odszkodowawcza. Tak naprawdę to nie jest 299 wzorem, tylko bardziej 21 ustęp 3 prawa upadłościowego, gdzie tam dokładnie takie samo domniemanie jest. Ale to jest kwestia szczegółów. Natomiast panie profesorze, no pan profesor jest autorem tego ikonicznego stwierdzenia, że artykuł 7 się nie przyjął tak jak prawo budowlane na Podhalu. Pan profesor powiedział tutaj, że 7 jest wzorowany na prawie niemieckim. No ja mogę powiedzieć, że artykuł 7 ma tyle wspólnego z paragrafem 291 i następne akcjent gezet, co krzesło z krzesłem elektrycznym, jeżeli przepraszam za takie porównanie. Ale obawiam się, jeszcze zwłaszcza jak pan profesor powiedział o tym pomyśle prokuratorii generalnej, czyli prawo wyjścia wszystkich mniejszościowych, czyli jak rozumiem, nawet ktoś, kto ma 49% w spółce zależnej, będzie miał sell-out, tak? Przez ileś jakiś tam okres czasu po przyjęciu. Tak wynika. Trudno mi sobie wyobrazić spółkę matkę, która pójdzie na ryzyko odpływu takiego znacznego odpływu gotówki, no właśnie, jeżeli oni wystąpią z żądaniem. No więc, drogi panie profesorze, my się w wielu kwestiach różnimy, ale tutaj idealnie się zgadzamy. Ale pomijając to, no przecież tam jest ileś przepisów, właśnie ten, o którym mówiliśmy, no odpowiedzialność, no praktycznie to jest odpowiedzialność przebijająca, no w sytuacji upadłości odpowiada za szkodę, która jest równa niespłaconemu zobowiązaniu, tak? Te przepisy dotyczące odpowiedzialności za tą szkodę udziałową. Więc jest wiele ryzyk, nie chcę tu wchodzić w szczegóły, pan mecenas tutaj też to zauważa. Wiele przepisów, które narażają spółki matki na ryzyka prawne. No i teraz co one mają? No one mają możliwość wydawania tych wiążących poleceń, co i tak robią, jak sam pan profesor na początku powiedział, poprzez poziom, no to nawet nie członków zarządu spółek matek, tylko niższą kadrę menedżerską. Więc pytanie, jeżeli staną doradcy spółek matek i dominujących przed kwestią, czy doradzić wejście w ten reżim, nowy zupełnie. Ja już tam pomijam, że tam się mówi raz o wspólnym interesie, innym razem się mówi o interesie grupy, ta niespójna jest tam ta terminologia, no już nie chcę wchodzić w szczegóły. A po drugiej mają korzyść, no taką, że mogą wydawać polecenia, które i tak robią. Notabene, no znowu, tam nie ma kwestii tego, czy sam zarząd, sam z siebie spółki zależnej może kierować się interesem, to gdzieś jest tam w półcieniu. No więc mam obawę, czy
czy to też nie będzie tak jak prawo, to przysłowiowe prawo budowlane na Podhalu. I tu wtedy będziemy mieć w praktyce, proszę Państwa, i to jest niebezpieczne, dualizm prawa grup spółek w Polsce. Bo przecież my już de lege lata mamy orzecznictwo, mamy doktrynę nawiązującą do doktryny Rosenblum, sam pan profesor o tym pisał. Sądy powoli zaczynają uznawać orzeczenie sądu w Szczecinie, sądy apelacja warszawska, katowicka i możliwość powoływania się na interes grupy. I teraz to będziemy mieć ten projekt, no i oczywiście wnioskowanie momentalnie a contrario, tak? Albo jesteście w reżimie i możecie się kierować, albo wszyscy pozostali, no co, co wówczas? Można się kierować? Jak pan profesor to widzi? Czy spółki, które nie będą w tym reżimie, czy będą się mogły kierować interesem grupy, czy grupy spółek, czy też nie? Czy też będą skazane na ten reżim? I na koniec, panie profesorze, pan profesor odnosi tych spółek publicznych, bo to trzeba wyprostować, proszę państwa. Pan profesor powiedział, że sobie zapisałem, to jest strzelanie do celu, którego nie ma. Te spółki publiczne, dlatego zostały one wyjęte, ponieważ nie ma spółek publicznych z akcjonariuszem dominującym. No, panie profesorze, no, jakby to powiedzieć delikatnie, no, to nie odpowiada stanowi faktycznemu. No, są badania... Proszę podać przykład. Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową. Badania prowadzone przez Tomasza Reguckiego. PKO S-a jest spółką zależną od spółki zagranicznej. No, w 157 spółkach to jest 40% spółek giełdowych. Panie profesorze, 38,3, prawie 40% spółek giełdowych. Najsilniejszy akcjonariusz dysponuje siłą głosu na poziomie ponad 50%. No więc to nie jest tak, że nie ma spółek publicznych, w których nie ma akcjonariusza dominującego na poziomie 50%. A co więcej, przecież w spółkach publicznych z racji na racjonalną apatię, z racji na to, że akcjonariusze nie uczestniczą w walnych zgromadzeniach, kontrolę nad spółką daje poziom 30%, tak? No dlatego wezwania są w innych państwach na poziomie 30-33%. Więc... No to nie jest tak, że spółki, znaczy ten, ja rozumiem, że to wyłączenie tych spółek publicznych, bo MAR, bo to można się sprzeczać, ale ten argument, że tam nie ma, to znaczy to jest ten system Berle Means Corporation, który jest w Stanach, no ale nasz system ładu korporacyjnego jest systemem zamkniętym, gdzie dominują spółki również w spółkach publicznych ze skoncentrowaną własnością. To tyle, dziękuję bardzo. No więc masę tu pan profesor poruszył problemu, więc zacznijmy od może pierwszej kwestii. Mianowicie tego artykułu 10 ustawy. No nie jest to mój pomysł. Proces legislacyjny jest, jak powiedziałem, też sztuką dyplomacji. Ja zdecydowanie byłem przeciwnikiem, żeby wyostrzać te właśnie systemy ochronne dla spółki zależnej, wspólników mniejszościowych spółki zależnej i wierzycieli, bo to może właśnie doprowadzić do tego, że główny bohater, to znaczy spółka dominująca, nie będzie tym zainteresowana. Teraz czy spółka dominująca będzie tym zainteresowana? No ja myślę, że takie jak gdyby działanie pokątne pewnych kwestii, które mają miejsce, to nie jest komfortowa sytuacja dla menedżerów, dla samej spółki. No właśnie to między innymi mówi się o ładzie korporacyjnym, czym pan się zajmuje, no musimy mieć jasne reguły gry i wtedy, jeżeli mamy jasne reguły gry, to możemy normalnie wtedy funkcjonować. Nie brałbym się za te przepisy, gdybym jak gdyby nie miał pewności, że pewne poważne grupy spółek no, tym są jak gdyby zainteresowane. I jak był ten taki, ten międzyczas, gdzie nie wiadomo było, czy projekt właśnie uzyska wiatr w żagle, no to wręcz nawet miałem telefony od pewnych osób, które no, raczej należy wiązać ze spółkami dominującymi i spółkami zależnymi, co właśnie w projekcie. Czyli chcemy po prostu normalności, żeby to było cywilizowane. Natomiast oczywiście to jest to wyważanie tego interesu. No i nigdy nie stworzy się prawo holdingowe, które wszystkich tutaj zadowoli. No artykuł 10 idzie za daleko, no ale myślę, że akurat nie podał pan profesor, no też taki przykład, który no nie wiem, czy jak ktoś ma 51% i będzie miał samych akcjonariuszy mniejszościowych, no nie wierzę, że on podejmie uchwałę, tutaj podejmie działania w kierunku tworzenia grupy spółek, jeżeli tego nie uzgodni przynajmniej z poważnymi innymi graczami. Więc wiele rzeczy tutaj można załatwić metodą kuluarową.
Natomiast no, ten standard, który gwarantujemy, to jest jak gdyby maksimum, co możemy dać, żeby nie naruszyć interesu spółki no, wszystkim dominującej, bo ona jest tym mniej więcej podmiotem, dla którego tworzy się jak gdyby z punktu widzenia zarządzania prawo grup spółek, a z punktu widzenia ochrony dla tych pozostałych grup interesu. Teraz dlaczego myśmy tego projektu nie udostępnili? No to pytanie no niestety nie do mnie, prawda, bo projekt był gotowy w grudniu i właśnie niby miał na dniach być przedmiotem rozważań. No teraz dopiero po prawie że ilu, co? Prawie że 5 miesiącach znalazł się na posiedzeniu Komitetu Stałych Rady Ministrów, więc ja myślę, że jak będzie proces legislacyjny, to między innymi po to jest proces legislacyjny, że można w tym procesie uczestniczyć. Na pewno już nie będziemy prowadzić tych tak zwanych konsultacji międzyresortowych, czy no przede wszystkim konsultacji społecznych, które nam tutaj bardzo dużo dało, bo ja w ogóle nie wchodziłem w pewne kwestie szczegółowe typu spółki energetyczne, spółki właśnie transportowe. Tam mamy zupełnie odmienne reguły i to oczywiście jest przepis, który pozwala jak gdyby wyłączyć tutaj działanie prawa grupy. To tyle z tych takich ogólnych uwag, bo tych uwag pana było bardzo dużo. Ktoś z Państwa ma jeszcze jakieś pytania? Może zachęcamy też studentów, którzy licznie uczestniczą w dzisiejszym wykładzie pana profesora. Widziałem przez chwilę, że jedna pani się zgłaszała, ale potem opuściła rękę. Czy to pytanie jest aktualne? Nie widzę żadnych pytań. Można też zgłaszać pytania na czacie wydarzenia. Jeżeli nie ma żadnych pytań, to może ja chciałbym, panie profesorze, zadać pytanie. Jak wiadomo, pan profesor zresztą często o tym wspomina, tak, że są takie węzłowe problemy w prawie prywatnym, które przypominają konflikt Krona i Antygony, tak? To znaczy nie ma sytuacji idealnej, nie ma... Dokładnie. I nie ma takiego rozwiązania, które byłoby idealne albo optymalne. Można szukać tego optimum, ale jego znalezienie jest trudne. Ja chciałbym się zapytać, bo wiem, że te modele prawa holdingowego różnią się w różnych krajach europejskich. I ja chciałem pana profesora zapytać, czy pan profesor uważa, że jakie, co jest największą zaletą tej regulacji? Co jest takim największym papierkiem lakmusowym, który wpłynie powiedzmy na rozwój i konkurencyjność dla polskich spółek, jeżeli chodzi o ten projekt? Moim zdaniem zapewnienie uczciwych norm funkcjonowania grupy spółek. Zarówno dla spółki dominującej, która będzie zarządzała normalnie tą spółką, a nie pokątnie, i dla innych graczy, którzy uzyskują pewne minimum ochrony. No może nie jest to jakaś ochrona najdalej właśnie idąca, ale powiedziałbym ochrona godziwa. No czyli to właśnie wyważenie interesów. I oczywiście no, zobaczymy po latach, bo tak po tym Komitecie Stałym Rady Ministrów staję się optymistą, że ten projekt no, chyba ujrzy światło dzienne. Ja zresztą jestem tutaj powiedział bardzo cierpliwy w procesie legislacyjnym, bo mocno zaangażowałem się, to jak pan wie, w arbitraż korporacyjny i tutaj stałem się fajterem w tej materii od 2005 roku i udało mi się zrealizować cel w 2019 roku, czyli po 14 latach. No, może dłużej zajmuję się tym prawem holdingowym niż arbitrażem korporacyjnym, więc no, może to się uda, ale oczywiście głównym weryfikatorem na pewno nie będzie Sejm czy Senat, tylko będzie życie i wyjdzie właśnie na to, czy jak to mówił pan profesor Opluski, podzieli losy ten projekt artykułu 7, no ale to pytanie dzisiaj możemy zadać tylko i wyłącznie w Rusce. Dobrze, ja bardzo panu profesorowi w takim razie dziękuję. Nie widzę większej ilości pytań. Bardzo dziękujemy za to, że pan profesor przedstawił ten projekt. Bardzo ciekawy, wyjątkowo ciekawy, interesujący wykład. I no, bardzo dziękuję.